Znajdujemy się przy ciągu drogi powiatowej łączącej Międzyrzec z gminą Konkolewnica, dokładnie z Brzozowicą, Polskowolą. Natężenie ruchu na tej drodze jest przeogromne. Od wielu lat rozmawialiśmy z panem starostą o tym, aby poprawić bezpieczeństwo w tym ciągu drogi powiatowej. Oczywiście priorytetem zawsze były drogi, a nie chodniki, ale też nadszedł taki czas, że pojawiły się możliwości pozyskania środków na ten cel i dziękuję bardzo panu staroście za ten złożony wniosek i wspólną tę inicjatywę. W miejscowości Przychody i Misie realizujemy zadanie, jest to budowa chodnika o długości blisko 3700 metrów. Wartość tego zadania jest to kwota blisko 2 miliony złotych, z czego udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 80% na realizację tej inwestycji. Pozostały wkład po 10% to jest wkład samorządu powiatowego i samorządu gminy Międzyrzec. I w tym miejscu również chciałem serdecznie podziękować panu wójtowi za te wspólne inwestycje, bo dzięki tym uważam bardzo fajnym porozumieniom udaje się tych inwestycji z roku na rok realizować na terenie gminy Międzyrzec coraz więcej. Niewątpliwie budowa tego chodnika w miejscowości Przychody, Misie, poprawi bezpieczeństwo użytkowników i drogi, i chodnika, bo jak widzimy ruch na tym odcinku jest dość duży. Jest to też ważna droga łącząca gminę Międzyrzec Podlaski z gminą Konkolewnica. Zawsze patrzymy pod względem funkcjonalnym na realizowane inwestycje. Chodnik meandruje dlatego, że ta droga meandruje w pasie drogowym i staraliśmy się uniknąć wykupu działek i rozbiórki płotów, tak, ogrodzeń i dlatego też wybraliśmy taki pas, który by w sposób bezpieczny mieścił się zarówno z jednej, jak i z drugiej strony drogi. I chcę tutaj też podziękować i podkreślić dużą rolę radnych powiatowych i radnych gminy Międzyrzec. Z ogromną przyjemnością odnotowujemy fakt wspólnie z panem starostą, że radni rozumieją potrzeby lokalnych społeczności i szukają takich rozwiązań i wspierają takie rozwiązania, które to bezpieczeństwo zdecydowanie podnoszą. Jak widzimy, ta inwestycja ciągle trwa. Prace tutaj trwają, ona nie została jeszcze zakończona i odebrana. Jestem przekonany, że dbałość o pasy zielone w pasie drogi powiatowej, o to zadbają nasi mieszkańcy. Jestem o tym przekonany z racji tego, że nawet jak nie było chodnika, to w zdecydowanej większości dbamy o ten pas drogowy, o ten pas zieleni. Zresztą sam to czynię na co dzień, więc wielu ludzi również. Nawet na tych terenach, które są niezamieszkałe, to sąsiedzi jak gdyby patrząc na estetykę starają się zadbać o ten pas drogowy. Oczywiście po stronie mieszkańców zgodnie z przepisami będzie utrzymanie tego chodnika, czyli odśnieżanie w zimie i o tym trzeba sobie jasno mówić, tak? To jest obowiązek właściciela posesji, aby wzdłuż swojej posesji zadbał o bezpieczeństwo na chodniku, czyli odśnieżył, czyli jeżeli jest lód, również zadbał o to, aby nie było ślisko na nim. Czego, panie wójcie, sobie życzmy? Tego, żeby w okresach zimowych nie rozdzwaniały się telefony do zarządu dróg, żeby odśnieżyć chodnik na wysokości posesji. Gwarantuję panu, że panie starosto, że jeżeli pan otrzyma ten telefon, to ja dwa razy szybciej.